Ciężko wszystkim co tu kryć. Mówi się, że to już koniec, w którą się nie spojrzy stronę. Wszędzie brud i sterty śmieci. W Parku Potockich. Fajnie się zapowiadało. Prognozy pogody wskazywały, że o 18 będzie padało. A niestety po 20 minutach spektaklu Aladdin na ratunek światu miał być to spektakl. No i był przez 15 minut. O ekologii, o dbaniu o środowisko. Duża frekwencja. No niestety, siła wyższa. Organizatorem wydarzenia jest Miejski Ośrodek Kultury w ramach wakacji z kulturą. Aktorami dzisiejszego spektaklu byli Justyna Baran, Monika Ziarko, Janusz Baran. Pewnie w plenerze nie zaryzykuję, ale w nowo otwartej sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w przyszłym roku na pewno. Aladdin wciela się tutaj w rolę bohatera, który ratuje świat przed zanieczyszczeniami, przed smogiem, przed śmieciami. Oczywiście w swój klasyczny, głupkowaty sposób, trochę przy pomocy szczęścia, resztę wykonuje oczywiście Jean, czego jeszcze nie mieliśmy niestety okazji się przekonać, bo zaskoczyła nas pogoda. Natomiast tak, no cały spektakl polega na tym, żeby troszeczkę dzieci uczulić na problem segregacji odpadów, na to, co one mogą robić już jako dzieciaki małe, że mogą wiedzieć, do którego śmietnika co trzeba wrzucać i żeby tego pilnować w domu na co dzień, przenieść tą wiedzę do szkoły. I jeśli takie małe, jak to mówią, jak co mały Jaś się nauczy, to duży Jan powinien umieć, tak? Więc jeśli takie małe Jasie się, prawda, nauczą tego nawyku, to mamy nadzieję, że później to wszystko za 20-30 lat zaowocuje nie tylko czystszą Polską, ale czystszym całym światem, a może nawet jakąś budową elektrowni atomowej u nas w Polsce i, prawda, czystą energią. Także takie jest założenie, taki jest cel tego spektaklu, żeby w ten bajkowy, lekko komediowy sposób nakreślić ten poważny problem, jaki mamy z tymi odpadami, które się naprawdę piętrzą. Burza się zaczęła właśnie, miało padać o 18. Chyba musimy przerwać na chwilę. Spotykamy się po burzy!